Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nagrywamy nasze spotkanie dla potomności, ponieważ mam nadzieję, że będzie jednym z najbardziej zapamiętanych spotkań, jakie mam przyjemność prowadzić w Nature Day. I dla przypomnienia, Szanowni Państwo, jestem lekarzem, dietetykiem i dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą. I staram się w swojej pracy, jak Państwo wiecie, łączyć te trzy elementy. Łączyć, ponieważ rzeczywiście umiejętność łączenia medycyny naturalnej z medycyną klasyczną przynosi fenomenalne wyniki. I muszę Państwu powiedzieć, że jednym z najważniejszych elementów leczenia i suplementacji, którą mam przyjemność prowadzić i prowadzić dzięki Nature Day, jest produkt, przy którym miałem przyjemność również pracować, kiedy powstawał, kiedy były wybierane składy, czyli Opti ProBio. Ale poza tym, że będę chciał Państwu powiedzieć o tym, czym są symbiotyki, dlaczego są takie ważne i co ProBio niesie w sobie w tej suplementacji, dzisiaj chcę powiedzieć o ProBio troszeczkę innym aspekcie. To znaczy chcę porównać Opti ProBio, czyli symbiotyk, z wybraną konkurencją. Muszę Państwu powiedzieć, że ta wybrana konkurencja oznacza najczęściej sprzedające się, najpopularniejsze probiotyki i symbiotyki w Polsce. I chcę Państwu pokazać, czy probiotyk jest produktem drogim, czy jest produktem tanim. Ja jestem ciekaw, jak Państwo się na to zapatrujecie. Symbol, taki symbol wagi, czyli równowagi pomiędzy produktami, który pojawia się tutaj na tym obrazie, nie jest przypadkowy. Muszę Państwu powiedzieć, że od dawna starałem się w sposób delikatny, nienachalny pokazywać jakość produktów Nature Day. Natomiast zawsze chciałem pokazać tą jakość i porównać ją z innymi produktami konkurencji. No dobrze, ale jak porównać w prosty sposób, w prosty i zrozumiały sposób jakość i skład preparatów? I teraz weźcie sobie pod uwagę, że tych preparatów jest naprawdę dużo. I niektóre z tych preparatów są trudne do porównań, ponieważ zawierają bardzo wiele, bardzo bogaty, szeroki wachlarz ekstraktów ziołowych, czy tak jak jest w symbiotyku, różnych szczepów bakterii i dodatków. Czyli parametrów, które należałoby porównać, jest naprawdę bardzo wiele. Ciężko jest zatem w prosty sposób, nie umniejszając ani nie obrażając konkurencji, bo zawsze szanuję produkty inne, bo tak naprawdę ten całokształt tej medycyny naturalnej powinien się wzajemnie wspierać, czyli idziemy w tym samym kierunku. Może nie zawsze na tym samym poziomie czy tej samej jakości, ale idziemy w tym samym kierunku, więc powinniśmy szanować, a nie niszczyć. Jednocześnie chcę dzisiaj Wam pokazać w prosty sposób porównanie symbiotyku Nature Day z tym, co jest najpopularniejsze w polskim rynku. No dobrze, zanim przejdziemy do porównań, absolutnie podstawowe wprowadzenie i element merytoryczny, czyli definicja probiotyku, co to jest symbiotyk, co to są te bakterie probiotyczne, jakie cechy powinny posiadać bakterie, żeby mogły być probiotykiem. Samo słowo probiotyk wywodzi się z greckiego probios, czyli dla życia. I aktualna definicja probiotyków, która gdzieś tam może być modyfikowana w różnych środowiskach, z 2002 roku określa się mianem probiotyku żywe organizmy, które wywierają korzystny wpływ na organizm gospodarza, czyli niezabite, żywe, to warto podkreślić, które po podaniu w odpowiedniej dawce wywierają korzystny wpływ. Zwróćcie Państwo uwagę na element dawki, dlatego że do dawki będziemy dzisiaj wracać. Czyli musi być odpowiednia dawka.
I teraz produkt spożywczy, w którego w skład wchodzi probiotyk, czyli bakterie, i prebiotyk, czyli pokarm dla tych bakterii, nosi nazwę synbiotyku. Synbiotyk to połączenie pro i prebiotyku. Jakie zatem cechy musi posiadać bakteria probiotyczna? Bakteria probiotyczna jest to bakteria, która powinna pochodzić z naturalnej mikroflory jelitowej człowieka. Słuchajcie, i tu się pojawiają różne opowieści drzewa sandałowego. Promowane są różne preparaty, które wywodzą się od najzdrowszych ludzi na świecie, które to podobno są tak fantastycznie skuteczne, że jedna bakteria probiotyczna potrafi zastąpić wszystkie inne, bo ona pochodzi od super człowieka, który był super odporny. Nie chcę tego negować. Chcę powiedzieć, że biorąc pod uwagę ilość gatunków, rodzajów bakterii probiotycznych, uważam, że promowanie jednej bakterii jako panaceum na wszystko jest kompletną bzdurą. Więc wachlarz bakterii. Słuchajcie, kilkaset różnych rodzajów bakterii rezyduje w jelitach. Jest ich tam ogromna ilość. Szacuje się, że ilość bakterii probiotycznych w naszym organizmie jest większa niż ilość ludzkich komórek. Możecie sobie wyobrazić? Wyobraźcie sobie człowieka, waży, no tak jak ja na przykład, 90 kg. I ilość tych komórek ma. I teraz tych bakterii probiotycznych jest więcej niż komórek ludzkiego ciała. My sobie tego, nie wiem, czy Państwo potraficie na co dzień sobie wyobrazić, jaka jest gigantyczna rola bakterii probiotycznych. Stąd ja się tak bardzo cieszę, ponieważ suplementacja tym probiotykiem tak bardzo pomaga moim pacjentom. Ważna rzecz, bakterie probiotyczne powinny być stabilne w środowisku soku żołądkowego i solach żółciowych. Powinny bardzo mocno przyczepiać się do nabłonka jelitowego, czyli jak Państwo zjecie taki probiotyk, to te bakterie przechodzą przez żołądek, przyczepiają się do ściany jelit i sobie tam zaczynają żyć. Czyli muszą mieć tą zdolność przetrwania. Powinny produkować substancje przeciw bakteriom chorobotwórczym, czyli powinny zwalczać, być antagonistami bakterii chorobotwórczych. Powinny również wykazywać ten antagonizm w stosunku do innych drobnoustrojów, grzybów, pasożytów, tak? Powinny być bezpieczne i bezpieczeństwo ich powinno być przebadane i udokumentowane w wykorzystaniu zarówno klinicznym, leczniczym, jak i spożywczym. Tak? Czy mają mieć potwierdzone zastosowanie w suplementacji? I tu mówimy, że nawet jeżeli to jest środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy suplement, to bakterie probiotyczne mają absolutnie fenomenalny wpływ na nasze zdrowie. Myślę, że część z Państwa, jeżeli nie wszyscy, którzy korzystali z probiotyku, mogli się o tym przekonać. No dobrze, czyli mamy cechy. Zobaczmy, przypomnijmy sobie, co to jest OptiProbio. Probioto jest połączenie kilku elementów, Szanowni Państwo, i to jest ważne do porównań. Po pierwsze, jest to probiotyk, który zawiera aż 18 wyselekcjonowanych szczepów bakterii probiotycznych. Pierwotnie miało być ich ponad 30, ale okazało się w tych badaniach, że wybraliśmy najbardziej synergicznie działające szczepy i z tych 30 zrobiło się 18. Były prowadzone badania w różnych ośrodkach klinicznych, między innymi w Poznaniu, w Narodowym Instytucie Leków i tak dalej, żeby wybrać te najbardziej wartościowe szczepy. I tu jest kolejny element. Jedna dawka tego probiotyku, tego synbiotyku, zawiera aż 450 miliardów. Będziemy się poruszali w dawkach miliardów żywych kultur bakterii w jednej dawce. 450 miliardów. I to parę razy dzisiaj powtórzę. Do tego będzie dodany prebiotyk, a więc pokarm dla tych bakterii, a więc inulina i fruktooligosacharydy. I uwaga, OptiProbio zawiera również dodatkowo B-kompleks cały. Zresztą kto z Państwa próbował, to też
przypominam Państwu, że ja osobiście rekomenduję mniejszą dawkę OptiProbio. On jest tak silny, że w zupełności wystarczy połowa tej dawki, słuchajcie. A witamina B jest tak aktywna, że przy naprawdę niewielkiej w stosunku do innych preparatów dawce niacyny, zdarza się, że jak ktoś weźmie większą dawkę, to może mieć efekt flesza. Tak? Czyli taka, to jest taki dowód na to, że nawet niewielka ilość tej B-kompleks, która jest w OptiProbio, jest bardzo aktywna. Słuchajcie, to, że ktoś napisał, że w opakowaniu są jakieś witaminy, to wcale nie oznacza, że one tam są. Z całym szacunkiem. Po aktywności, jaką wykazuje witamina B, naturalna, podkreślam, w OptiProbio, widać, jaką ona ma gigantyczną wartość naturalną. Mamy cynk i selen i jeszcze mamy jeden element, o czym część z Państwa może nie pamięta. Są preparaty, na przykład kolon C, które pomagają w perystaltyce jelit. Kto z Państwa pamięta, że OptiProbio oprócz probiotyku, prebiotyku i wszystkich tych dodatków zawiera również błonnik w postaci odtłuszczonych nasion lnu złotego. Czyli coś, co pomaga nam w perystaltyce i w tym, żebyśmy regularnie chodzili do ubikacji. Tak? Proszę o tym pamiętać, bo błonnik, czysty błonnik witamin z nasion lnu w takiej dawce już wspomaga naturalną perystaltykę. Więc zobaczcie, ile różnych elementów zdrowotnych zawarte jest w OptiProbio. Czyli patrząc na zalety zastosowania, mamy gigantyczną dawkę 450 miliardów bakterii, aż 18 szczepów, silne działanie wspomagające dietę i regenerację mikrobiomu, uzupełnienie B-kompleks cynku i selenu, wyłącznie naturalne składniki, wspomaganie odporności organizmu i coś, co jest bardzo ważne, o czym trzeba pamiętać, że te bakterie również mają swoje substancje aktywne, które potrafią produkować, dzięki czemu mogą działać antagonistycznie w stosunku do szkodliwych bakterii jelitowych, do patogenów. No i teraz na chwileczkę się tu zatrzymam i będę pomalutku kończył, słuchajcie, część merytoryczną, bo za chwileczkę przejdziemy do porównań, a po tych porównaniach, które nie będą trwały długo, będę Państwa prosił o dyskusję. A ja byłem w szoku, więc przygotowuję Państwa na coś, czego się sam nie spodziewałem w porównaniach. No dobrze, to teraz jeszcze troszeczkę merytoryki, ponieważ ona jest fenomenalna, a nawet fascynująca. Słuchajcie, bakterie probiotyczne, co podkreśla się w obecnej medycynie pomalutku i ostrożnie, delikatnie podkreślając ich rolę, bakterie probiotyczne powinny być pierwszorzutowym elementem suplementacji u wszystkich pacjentów, którzy trafiają do lekarza. Wszystkich. Co te bakterie probiotyczne potrafią robić? I tutaj, szanowni Państwo, przy każdym z tych zastosowań napisałem szczep bakterii, który występuje w OptiProbio. Ja nie twierdzę, że OptiProbio ma takie działanie. Ja tylko podaję Państwu cytowane zastosowanie szczepów, jakie znajdziecie w literaturze medycznej. No to zobaczcie, ja wybiorę może te najciekawsze. Są badania potwierdzające, że niektóre szczepy bakterii probiotycznych zapobiegają lub wspomagają leczenie niektórych nowotworów. Są badania, które udowodniły wspomaganie w odchudzaniu. Mają one silne właściwości antyoksydacyjne i odmładzające. Produkują substancje, które potrafią zwalczać patogeny chorobotwórcze, nawet tak niebezpieczne jak salmonella, czy helikobakter, czy gronkowiec złocisty, czy grzyby Candida albicans. Tu komentarz, szanowni Państwo, nie da się być zdrowym bez grzybów, więc nie wierzcie ludziom, którzy chcą was wyleczyć z grzybicy, że was całkowicie pozbawią grzybów.
ponieważ bez grzybów byście też nie dali radę żyć. One stymulują naszą odporność, są nam niezbędne do życia. Musi być tylko zachowana pewna równowaga. Bakterie probiotyczne potrafią również produkować witaminy i enzymy, potrafią goić uszkodzenia jelit, szczególnie w nieszczelnościach jelit, i potrafią goić zniszczone komórki jelitowe, zmniejszają stany zapalne w nieswoistych chorobach zapalnych przewodu pokarmowego, poprawiają odporność, wspomagają leczenie biegunek wirusowych czy bakteryjnych. Myślę, że część z Państwa może pamięta czy wie, że stosuje się je szczególnie u dzieci, u których dochodzi do zaburzeń takich pasywnych biegunek wirusowych. Mogą wspomagać również i wspomagają leczenie zaparć, szczególnie u osób starszych. W tej chwili jest taki modny temat nietolerancji mleka, laktozy bądź kazeiny. I bakterie zawarte w probiotykach potrafią produkować enzymy, które trawią laktozę i trawią kazeinę. Czyli jak ktoś ma genetyczną hypolaktazję, bo tak się nazywa to coś, czyli niedobór enzymu, który trawi cukier mlekowy, laktozę, to te bakterie produkują enzymy, które ją rozkładają, czyli dzięki temu nawet ktoś, kto jest właśnie ma tę nietolerancję, potrafi choćby przez przypadek wypić czasem jakieś mleko czy zjeść jakiś nabiał i nie będzie miał takich dolegliwości. Słuchajcie, coś, co jest bardzo ważne, bo jest to również nie tylko w Opti Probio, ale jest również w Opti Kids, czyli Immunoprotect. Bakterie probiotyczne zwalczają szczepy, które odpowiadają za próchnicę zębów. Więc jak chcecie, żeby wasze dzieciątka miały zdrowe zęby i nie miały próchnicy od maleńkości, to nie da się tego dobrze zrobić bez bakterii probiotycznych. Tak? I taki szczep jest zarówno w Opti Probio, jak i w Opti Kids. Wpływają pozytywnie i normalizują ciśnienie krwi i gospodarkę lipidową. Poprawiają nastrój i jakość snu, ponieważ mówi się o psychobiotykach, czyli o bakteriach probiotycznych, które produkują substancje, które wspomagają pracę naszego mózgu. I ostatni przykład, który znajdziecie w literaturze. Mają działanie przeciwalergiczne i przeciwastmatyczne. I tutaj również, szanowni Państwo, możecie sobie przeczytać w literaturze, że na przykład dzieci urodzone z matek, które miały prawidłową mikroflorę bądź suplementowały mikrobiotę, rzadziej chorują na alergię. Uwaga. Probiotyk przeciw alergii. Zobaczcie, jak to działa. No, jeszcze słuchajcie, z 10-20 lat temu, gdybym wymienił te wszystkie rzeczy, to by mnie spalili na stosie. Na szczęście w tej chwili już medycyna powolutku otwiera się, chociaż wiedziała o tym od dawna, więc mamy szansę przebić się z tymi informacjami. Więc słuchajcie, jedną z najbardziej ważnych dla mnie rzeczy to jest właśnie ten wpływ bakterii probiotycznych na nasze zdrowie. Ponieważ mamy również OptiChange, więc warto pamiętać, że udowodniono, że niektóre szczepy bakterii, na przykład Lactobacillus rhamnosus, potrafią wspomagać odchudzanie. Tak? To jest też bardzo ważna rzecz. No, jeżeli rozmawiamy o różnych aspektach stosowania preparatów, to ja z szacunku do Państwa i do innych osób, które stosują preparat, chciałbym, żebyśmy zawsze poruszali aspekt bezpieczeństwa. Zadamy zatem pytanie, czy bakterie probiotyczne w Opti Probio są bezpieczne? No to z mocy, szanowni Państwo, badań i tego, że szczepy tam zawarte są probiotykami, a więc spełniają to, co w definicji jest wymagane, informuję, że szczepy bakterii probiotycznych w Opti Probio są bezpieczne, przeszły badania w niezależnych laboratoriach i są to szczepy bezpieczne, więc nie ma żadnego problemu, można je podawać
Powiem Państwu naprawdę, wyjątkowe sytuacje to takie, jeżeli ktoś ma patologiczny przerost, rozrost zbyt dużą ilość bakterii w przewodzie pokarmowym, ale to tutaj dietetycy, gastroenterolodzy się specjalizujący będą wiedzieli o co chodzi. Państwo naprawdę nie musicie, to jest już domena ekspertów. No to wtedy ostrożnie z probiotykiem, żeby nie przesadzić, czyli trzeba najpierw zredukować tą patologiczną masę bakterii i dopiero później podaje się probiotyk. Także to są pewne wyjątki. Ja zawsze szczerze chcę, żebyście Państwo i zgodnie z prawdą i z najświeższymi informacjami byli informacjami. O tak jest Pani Zofio dokładnie, SIBO. No dobrze. No to Szanowni Państwo, przechodzimy do porównań. Pomalutku będę Was wprowadzał w temat aż do ostatniego slajdu, który dla mnie był totalnym szokiem. Pierwszy ze slajdów porównujących. I nie ma tutaj ani dobrych, ani złych informacji. Są średnie ceny najpopularniejszych probiotyków, które występują na polskim rynku. Wśród nich jest OptiProbio. Szanowni Państwo, do porównań użyłem Sanprobi Superformuła, Vivomix w saszetkach, OptiProbio, Multilac w kapsułkach i Acyzymes w kapsułkach. Pięć preparatów. Teraz, jak zerkniecie na te preparaty, to co bierzemy pod uwagę do porównań? Wziąłem kilka parametrów, bo zazwyczaj patrzymy na cenę. Więc wzięliśmy cenę, ale wzięliśmy, Szanowni Państwo, również dawkę, jaka jest zawarta w opakowaniu. Wzięliśmy ilość szczepów. Pamiętacie, jak na początku w definicji probiotyku było powiedziane, że wpływ bakterii probiotycznych jest uzależniony również od dawki? No więc wzięliśmy dawkę, wzięliśmy ilość szczepów, wzięliśmy rodzaj, czy to jest synbiotyk, czy mamy większą, szerszą ilość, czyli ktoś, kto produkował coś, bardziej się postarał, czy może tylko probiotyk. I tutaj Sanprobi, OptiProbio, Multilac i Acyzymes to są synbiotyki, natomiast Vivomix, bardzo dobry probiotyk, jest tylko probiotykiem. Teraz, jaka jest wydajność opakowania? Według dawkowania można powiedzieć, że Sanprobi Superformuła, bardzo często polecany preparat, słuchajcie, bardzo często polecany. Opakowanie wystarczy na 10 dni. Vivomix w saszetkach na 10 dni. OptiProbio, i tu uwaga, pewien komentarz. Ja do ostatecznego porównania wziąłem normalne dawkowanie, czyli 30 dni. Natomiast, Szanowni Państwo, ja to podkreślam. Jeżeli ktoś z Państwa stosuje, a powinien stosować OptiProbio przez pół roku, a minimum 3 miesiące, proszę stosować połowę dawki OptiProbio. Naprawdę on jest tak wydajny, ma taką siłę działania, że zaraz sobie to porównamy, że w zupełności wystarczy nam takie opakowanie na 60 dni. Dobra, dalej mamy. Bo tych danych mamy tu strasznie dużo, można się w nich pogubić. Mamy Multilac na 20 dni i Acyzymes na 100 dni. No i ostatnia rzecz, tu również one się różnią. Mamy ilość bakterii, a więc mamy 1 miliard. Mamy Vivomix, w którym jest 450 miliardów, podobnie jak w OptiProbio. Mamy Multilac 4,5 miliarda i mamy Acyzymes 5 miliardów. Słuchajcie, no i teraz tak. Bardzo proszę o aktywne uczestnictwo teraz. Zadaję Państwu pytanie. Który z parametrów powoduje, że wybiera się określony, najczęściej wybiera się określony probiotyk? Jak Państwo sądzicie? Na co zwracają uwagę klienci, którzy kupują probiotyk najczęściej? Kto z Państwa ma odwagę? Pani Teresa, cena. Dobrze. Pani Tereso, też tak uważam. Cena jest absolutnie jednym z najważniejszych parametrów. Dobra, to teraz popatrzcie na ceny produktów. Jaki jest najdroższy probiotyk w tej liście?
Kto z Państwa ma odwagę sprawdzić, jaki jest najdroższy probiotyk na tej liście? Patrzymy na to porównanie, bierzemy ceny opakowań. Jaki jest najdroższy probiotyk na tej liście? Słuchajcie. No więc jak patrzymy na jedno opakowanie, to najdroższy, szanowni państwo, jest Opti Probio. Ja rozumiem wasz patriotyzm lokalny, że nie chcecie wymienić tutaj nazwy Opti Probio, ale jak popatrzycie na tą tabelkę, to zobaczycie, że najdroższym probiotykiem z tych pięciu, które tu są wymienione, jest Opti Probio. I powiem państwu, spędzało mi to sens powiek, ponieważ patrzyłem na te probiotyki i z czystym sercem rekomendowałem wszystkim moim pacjentom Opti Probio, nie żaden inny. To dlaczego ja podaję pacjentom tak potwornie drogi probiotyk? Zastanawialiście się nad tym? I wtedy dopiero przyszło nam do głowy, żeby zrobić prawdziwe porównanie. Wiecie, co porównaliśmy? Zaraz to Państwu pokażę. Na pewnym przykładzie. Kto z Państwa chodzi do sklepu i kupuje masło? Czy ktoś z Państwa chodzi do sklepu i kupuje masło? Ja chodzę do sklepu i kupuję masło. Są tacy, którzy mogą nie kupować, więc o, tutaj tak, szanowna małżonka też. Słuchajcie, bywam w sklepie i kupuję. I szukałem takiego produktu, który właściwie prawie każdy z nas kupuje i jest prosty. Ale nam się tylko wydaje, że jest prosty, bo nie wiem, czy zauważyliście, że w pewnym momencie w naszym państwie zmieniły się stawki VAT na pokarmy. Okazało się, że pokarmy drożeją. Okazało się, że w sklepie pojawia się masło, które nie waży już 250 gramów, tylko 200 gramów. A jak wejdziecie do sklepu, to okaże się, że trafi wam się masełko, które waży 100 gramów i jest w super zarąbistej promocji. Tak? To jeszcze nic. Patrzymy jeszcze na zawartość tłuszczu i okazuje się, że może być masło, które ma 72 albo 60% tłuszczu. Słuchajcie, to nie jest masło. To nie jest masło, więc jak uświadomiłem sobie, że wchodząc do sklepu, świadomie podejmuję decyzję i wybieram spółki, patrząc na co? Zacząłem patrzeć na cenę produktu przeliczoną na 1 kg. Nie wiem, czy też to robicie. Jest cena produktu, jest jego waga małym druczkiem, ale teraz wymaga się, żeby patrzeć na produkt, tam jest też najczęściej małym druczkiem cena w przeliczeniu na kilogram. I tam dopiero możecie porównać produkty o podobnym składzie, jeżeli bierze się podobną wagę. No dobrze, ale bierzemy również składy. Czyli to nie musi być czyste masło, to może być jakiś miks tłuszczowy, dokładnie, z tłuszczami trans, to może być margaryna. To jeszcze nie koniec, szanowni państwo. Ja to mówię, że niektóre z tych preparatów spożywczych, jak się stawicie do ciemnego pomieszczenia, to mają tyle emulgatorów i regulatorów i sztucznych dodatków, że świecą w lodówce. Nawet jak otwieracie, to jak się wam żalówka zepsuje, to będzie świeciło. To jest tak chemicznie napakowane. I jeszcze jest jeden element. Kto produkuje i z jakiego surowca, słuchajcie. I wtedy sobie uświadomiłem, że jak wchodzimy do sklepu, to zdarza się nam nie kupić droższego opakowania czegoś, bo przecież jest droższe. Dopiero jak sobie uświadomiłem, że to jest kompletna bzdura, że te najdroższe produkty odważnie produkują, ja uogólniam w tej chwili, bo może są jakieś wyjątki, tylko ci, którzy reprezentują najwyższej jakości produkty i się tego nie wstydzą, słuchajcie. Bo przepraszam za wyrażenie,
Bulwarowi handlowcy, którzy będą cwaniakami, będą chcieli sprzedać wam taniej. To jest troszkę tak jak z olejem CBD. Kto z Państwa pamięta, mamy full spektrum olej CBD, który kosztuje dużo pieniędzy, ale jest full spektrum i zawiera wszystkie substancje. I mamy olej CBD, który jest izolatem jednego produktu CBD i cała reszta to jest tylko do tego dolany olej rzepakowy. I on kosztuje 60 czy 70 zł. Gdzie tam do ceny full spektrum oleju CBD? Jak ktoś nie przeczyta etykiety, to wpadnie w pułapkę i kupi sobie to badziewiaste coś za 7 dych i będzie tego używać i będzie myśleć, że będzie zdrowy. Nie dajmy się wkręcić, słuchajcie. I dotarło do mnie, stojąc przed półką z masłem, patrząc na miks tłuszczowy, margarynę i różne świństwa, które stały obok wartościowego masła, które nie było tanie. Że jak zacząłem to porównywać, to wiecie, co się okazało? Że to najdroższe masło było najtańsze. I tak doszliśmy do porównań. Jakie zatem cechy powinniśmy brać pod uwagę? Ja nie mówię tu o produktach ziołowych. Weźmiemy dzisiaj na warsztat cechy probiotyków. I zatrzymajmy się chwileczkę. Jakie parametry posiada? O jakich parametrach musieliśmy pamiętać, projektując OptiProbio? Słuchajcie. Ano, patrzymy na cenę. Czyli jaki jest koszt jej wytworzenia i jeszcze jak, ile pieniędzy jest przeznaczone na system MLM, który trafia do klientów. Ile jest dawek w opakowaniu, a więc na jaki czas wystarczy opakowanie? Ile jest szczepów bakterii? Jakie są szczepy? Czyli po co stosujemy dany probiotyk? Czy jedna dawka to 1 miliard, czy 450 miliardów? Słuchajcie, potraficie sobie wyobrazić różnicę dawki szczepów pomiędzy 1 miliardem a 450 miliardami? Tak? Kolejna rzecz. Prebiotyki. Czy jest to tylko probiotyk, czy jest symbiotyk? Czy ten preparat zawiera tylko bakterie probiotyczne, czy może zawiera coś jeszcze, co również, jakbyście chcieli kupić, by was kosztowało? Tak? Bo w OptiProbio jest B-kompleks naturalny, cynk, selen, tak? I błonnik witalny. Kolejna rzecz, kto produkuje preparat? I tutaj złego słowa bym nie powiedział. Słuchajcie, probiotyki produkują naprawdę firmy, które są dobrymi firmami. To nie jest wcale proste wyprodukować dobry probiotyk. I czy były badania jakości na przykład w Narodowym Instytucie Leków? Czyli popatrzcie, ile różnych parametrów moglibyśmy porównać. No dobrze, no to spróbujmy porównać preparat. Postarajcie się nie patrzeć na dolny napis. Spróbuję wyjaśnić, w jaki sposób porównaliśmy OptiProbio z jednym z najpopularniejszych probiotyków i z każdym z probiotyków zrobiliśmy takie porównanie, słuchajcie. I te kwoty wyszły szokująco. Zrobiliśmy dwa sposoby porównań, żeby nie było, że jeden, że stronniczy, żeby nie było wątpliwości. Wzięliśmy jeden probiotyk i wzięliśmy OptiProbio. I tak zrobiliśmy z każdym, słuchajcie. Ja zrobię to na jednym przykładzie, żeby wam nie utrudniać zrozumienia i dalszego przekazu. Co zrobiliśmy? Wzięliśmy probiotyk, który zawiera i jest bardzo często kupowany, 1 miliard bakterii na dawkę, zawiera
7 szczepów i jego dawka jest tak opakowanie zrobione, że wystarczy na 10 dni. Dla porównania wzięliśmy OptiProbio, który ma 450 miliardów na dawkę, 18 szczepów i wystarczy na 30 dni. Ja nawet nie pisałem 60, słuchajcie, żeby nie było jeszcze bardziej szokujące. Tak jak rekomenduję. Tak jak jest na ulotce 30 dni. I teraz sobie policzymy. Otóż średnia cena, i teraz będziemy jakby dokładać do tego porównania to, co jest w OptiProbio, żebyśmy mogli położyć te dwa produkty na szali. Wzięliśmy cenę zatem tego probiotyku i chcieliśmy go zrobić tak jak OptiProbio na 30 dni. No to pomnożyliśmy 28 razy 3, bo on był na 10 dni. 28 razy 3 to jest 84 zł. To już nie jest 28, 84 na 30 dni. Teraz w jednej dawce jest 1 miliard, a w OptiProbio jest 450. To pomnożyliśmy to 84 razy 450, bo jest o tyle więcej bakterii w OptiProbio. Czyli my cały czas dokładamy do tamtego probiotyku, żeby chociaż troszeczkę się zbliżył do OptiProbio. I wyszło nam, szanowni państwo, żeby położyć na szali, jeszcze nie wszystko, to ten probiotyk w aptece powinien kosztować, uwaga, 37 800 zł. I teraz, tam jest 7 szczepów, a my mamy 18. Słuchajcie, żeby już nie robić skomplikowanych proporcji, ja to tylko pomnożyłem przez 2. Reasumując, szanowni państwo, informuję, że aby porównać OptiProbio z innym probiotykiem konkurencji, jednym z najbardziej popularnych i najczęściej kupowanych probiotyków w Polsce, przepraszam, synbiotyków w Polsce, cena z tego synbiotyku, aby mógł dorównywać OptiProbio, powinna wynieść minimum 75 600 polskich złotych. To jest pierwsze porównanie, w którym dokładaliśmy do probiotyku jakiegoś innego składniki, żeby mógł się porównać, tak jak masło na półce, z naszym OptiProbio. To zrobimy teraz w drugą stronę. Spróbujemy odjąć sceny OptiProbio, żeby mógł na półce stanąć z tym probiotykiem i zobaczymy, ile będzie kosztował. Słuchajcie, dokładnie ten sam numer położyliśmy na szali wartości zawarte w probiotyku. I w drugiej wersji wzięliśmy 259 zł, jakie kosztuje OptiProbio. Podzieliliśmy, bo to było 450 miliardów u nas, a miliard tam. Podzieliliśmy tą kwotę przez 450 miliardów, żeby w jednej dawce był 1 miliard, tak jak tam do porównań. I ponieważ to jest na 30 dni, więc wyszło nam 57 groszy na 30 dni, ale jeszcze tam ilość szczepów była troszkę mniejsza, to ja to tylko podzieliłem przez 2. Powinno być inaczej, ale dla uproszczenia tylko przez 2 podzieliłem, bo tam było 7 szczepów, a my mamy 18. Szanowni państwo, i z porównania wyszło, że w aptece na 30 dni tamten kosztuje 84 zł, a OptiProbio kosztuje 28 groszy. Zrobiliśmy to z wszystkimi probiotykami, szanowni państwo. I co nam wyszło? Okazało się, szanowni państwo, że OptiProbio jest najtańszym synbiotykiem na polskim rynku. Jak go zaczęliśmy porównywać, albo powinien kosztować nasz OptiProbio 28 groszy w aptece, żeby go można było porównać,
Albo inne probiotyki powinny być droższe, żeby było fair i powinny kosztować tak 50 tysięcy, 75 tysięcy. Słuchajcie, to nie są różnice na poziomie 20-30 zł. Jeżeli rzetelnie chcecie porównać składy, a pamiętajcie, że nie dokładaliśmy do tego ani B-kompleks, ani cynku, ani selenu, ani błonnika, OptiProbio wychodził nam od 70 do 450 razy taniej w takich najprostszych porównaniach w stosunku do innych probiotyków dostępnych w Polsce. Wtedy dopiero do mnie dotarło, że możecie Państwo zrozumieć, z jakiego powodu Nature Day i produkty Nature Day, które jak patrzycie tylko na cenę, wydają się być drogie, okazują się być najtańszymi produktami tego typu w Polsce. Po prostu jakość, ilość i kompozycja tych produktów jest tak bogata, że gdybyśmy rzetelnie, żeby być fair, chcieli porównać te produkty z innymi, to może się okazać, że one są najtańszymi produktami na rynku. Czyli jeszcze raz, szanowni Państwo, przypomnę. Porównując do góry, czyli podnosząc ceny konkurencyjnego probiotyku, żeby mógł być porównany z OptiProbio, wyszło nam naprawdę w dużym uproszczeniu i jeszcze zaniżając tą kwotę, że konkurencyjny probiotyk powinien kosztować 75 600 zł, a gdybyśmy chcieli, pozostawiając to, co jest w OptiProbio, w porównaniu na 30 dni, wziąć cenę OptiProbio, to kosztowałby 28 groszy. Stąd już wiecie, dlaczego jak proponuję OptiProbio, to proponuję spokojnie pół miarki OptiProbio na 60 dni. Naprawdę siła tego preparatu i bogactwo składników są nieporównywalne. Nieporównywalne. I tak oto, szanowni Państwo, przeszliśmy sobie to porównanie. I nie chcę Państwu pokazywać innych i jeszcze zaburzać tego wszystkiego i zapamiętania tego procesu. Chcę, żebyście Państwo zostali z tą świadomością i chciałbym, żebyście mieli odwagę mówić innym o tym. Naprawdę, to jest, i to dotyczy nie tylko OptiProbio, słuchajcie, to dotyczy każdego produktu, który weźmiecie na tapet. Weźmiecie na przykład mieszanki ziołowe, stężenia ekstraktów, czyli DER, który tam występuje od 10 do 120-krotny. Naprawdę, i tak jak pan Jacek słusznie zauważył, jak pierwszy raz to wyliczyliśmy, ja byłem w szoku. Nie sądziłem, że to są tak gigantyczne różnice jakości w cenach. Tyle, szanowni Państwo, mojego dzisiejszego webinaru. Krótkiego i bardzo soczystego w informacjach. Mam nadzieję, że będziecie mieli odwagę dzielić się tą informacją z innymi, bo naprawdę warto. Na tym kończę mój wykład i kończę nasze spotkanie. Jeżeli Państwo macie wolę i chęć podyskutować bądź zadać pytanie na temat symbiotyków, probiotyków, OptiProbio, bardzo proszę, to jest ten moment, w którym chciałbym, żebyście Państwo aktywnie się w to włączyli. Na przykład chciałbym wiedzieć, czy ktokolwiek z Państwa kiedykolwiek porównał w ten sposób, kładąc na szali naprawdę jakość i to, co tam jest w środku. Czy ktoś z Państwa porównywał w ten sposób preparaty Nature Day z innymi? Ktoś próbował? Ja oczywiście zachęcam Państwa, żebyście zawsze porównywali, tak? Bo ja nie dyskutuję z tym, że ktoś kupuje obraz, dzieło sztuki, utwór muzyczny, który nie da się przeliczyć ani porównać. Ale jeżeli kupujemy jakiś produkt, który da się porównać, słuchajcie,
to wierzcie mi, jeżeli będziemy umieli to porównywać, będziemy umieli kupować rzeczy wartościowe, to tak jak ja patrzę na dietę, na zdrowe odżywianie, na suplementy, im bardziej zdrowe jedzenie, im bardziej wartościowe i bogate suplementy będziecie stosować, tym po prostu będziecie zdrowsi. Także takie porównanie nam wyszło. Szokujące, słuchajcie, szokujące. Nieprawdopodobne jest to porównanie. Jak dodalibyśmy tutaj B-kompleks i inne dodatki, to naprawdę ta kwota byłaby dużo większa. No ale tak się porównuje. No, gdybyśmy wzięli, nie wiem, mężczyźni wezmą parametry jakiegoś silnika, jakiegoś Forda Mustanga z 69, z jakimś silnikiem widlastym, z innym jakimś ulubionym samochodem. Panie będą miały jakieś swoje ulubione porównania. Słuchajcie, no tak jest. Taka jest realna prawda. Uważam, że powinniśmy rzetelnie się wzajemnie informować o tym, a na pewno powinniście wziąć tą energię, którą mam nadzieję, że dzisiaj Państwu przekazałem, bo ja jestem zachwycony tym porównaniem. Ja intuicyjnie gdzieś tam od dawna wiedziałem, że robimy rzecz wyjątkową. I jak zrobiliśmy pierwsze porównania takie cenowe, to słuchajcie, to byłem w szoku. Dla mnie oczywiście nie cena jest najważniejsza, tylko zdrowie pacjenta, ale słuchajcie, to było szokujące. Czy macie jakieś pytania dotyczące probiotyków? Jest rzeczywiście prawdą, mamy tutaj padło to ta oś jelita mózg, czyli wpływ tych bakterii probiotycznych na nasz organizm i komunikacja jelit z mózgiem. Jutro podwyższane ceny probiot na 900. Nie, panie prezesie, ja myślę, że to za mało. Nie, tu 75 600, a tu 900. No to co ma za marne grosze? Ja myślę, że jakbyśmy tak do 50 tysięcy złotych podnieśli cenę OptiProbio i wystawili ją, a później wyjaśnili to porównanie na forum publikum, to dopiero byśmy włożyli kij w mrowisko. A to by dopiero było. Także no szokujące, ale jestem zachwycony, tak? Jestem dumny z tego, że pracujemy na takich probiotykach i takich preparatach, które zrobiliśmy. No dobrze, szanowni państwo, widzę, że macie pełną wiedzę na temat probiotyków. Ja chcę was zostawić z tą informacją i wyświetlę jeszcze raz ten slajd, słuchajcie, który czarno na białym pokazuje, że choćbyście nie wiem jak liczyli, to jak zrobicie porównania, okazuje się, że OptiProbio jest najtańszym symbiotykiem. Możliwe, że nie tylko na polskim rynku, możliwe, że na świecie. I z tą dobrą wiadomością, słuchajcie, zostawiam was, zostawiam i trzymam kciuki za to, żebyście państwo absolutnie podzielili się tą informacją z innymi. Myślę, że te kwoty są szokujące. Także wszystkiego dobrego i czekam na informację zwrotną, jak się będziecie tą informacją z kimś dzielić, napiszcie. Jak była reakcja osób nie tak związanych emocjonalnie z Naturday, tylko z innymi osobami, które były waszymi gośćmi. Także dobrej nocy i wszystkiego dobrego.